10 najpopularniejszych symboli państwowych. O symbolach państwowych dziś będzie, a mianowicie o tych najczęściej powtarzających się w godłach, flagach czy odznaczeniach. Ponadto na kanał Inwigilator dziś Was zapraszam, gdzie poruszymy temat flag państwowych. A na bonus, tak na początek, taki komentarz mam dla Was. Opowiadałem o wojnie izraelsko-arabskiej, która teraz trwa. Arabowie są wspierani przez wschód, Żydzi przez zachód. Kiedy Polska była komunistyczna, była po stronie arabskiej, teraz jest po stronie Izraela. I opowiedziałem o wielu ciekawych wydarzeniach, które miały miejsce i wszystko poparłem nagraniami i zdjęciami. A Pan z komentarza stwierdził, że to nieprawdopodobne. Podobne i to teorie spiskowe, tylko ten gość to nie jest postrzelony terrorysta, tylko gruba, z który keczupem się pobrudził. To nie są terroryści, tylko dzieciaki, które bawią się w CSA, a to nie jest porwany samolot, tylko kadr z filmu o Smoleńsku. A ja to się nie znam i kłamie, że terroryści istnieją. To jest spisek, który ma na celu odwrócenie uwagi od problemu zabijających szczepionek i płaskiej ziemi. I jak ja mam nie tracić wiary w ludzi? Powiedzcie mi. Dobra, przechodzimy do tematu właściwego półksiężyc, który właściwie wygląda jak sierp, symbol islamu od XIX wieku, zarazem jeden z mniej powszechnych symboli w symbolice europejskiej czasów średniowiecza. Półksiężyc był motywem często występującym w sztuce dekorowanej krajów muzułmańskich. Kiedy na początku XIX wieku sultan Selim III rozpoczął reformowanie armii na wzór europejski, uznał, że powinna ona mieć swój oficjalny sztandar i przyjął dla armii i floty flagi z półksiężycem i gwiazdą na czerwonym tle. Symbol półksiężyca występuje w chrześcijaństwie zachodnim, szczególnie w połączeniu z postacią Maryi. W chrześcijaństwie wschodnim również się pojawia. Jest nawiązaniem do tekstu m.in. Apokalipsy św. Jana. Postać Maryi najczęściej przedstawiana jest stojąca na półksiężycu o skierowanych ku górze rogach, bądź jako półpostać wyłaniająca się za podobnie ułożonego półksiężyca. Półksiężyc też znajduje się w polskim herbie szlacheckim Leliwa którym mianował się m.in. Witold Pilecki, jest aż ponad 15 państw współksiężycem Flazy i są to głównie państwa muzułmańskie, jak się domyślacie. Gwiazda jest narysowana za pomocą odcinków równej długości, a kąt między ramionami w każdym z jej szczytów wynosi 36%. Określana jest jako złota gwiazda pięcioramienna. Gdy połączymy liniami prowadzącymi wewnątrz gwiazdy jej ramiona, otrzymamy pentagram, symbol o odniesieniach mistycznych i magicznych. Gwiazdy pięcioramienne często występują na flagach, najczęściej są jednobarwne, niekiedy zdarza się, że mają obwódkę odmiennego koloru, jak na przykład fladze Nowej Zelandii. Pentagram obecnie Obecnie występuje na dwóch flagach państwowych: Maroka i Etiopii. Zwykła gwiazda pojawia się na ponad 18 flagach, w tym oczywiście wielokrotnie łączona jest z półksiężycem. Słońce. Właściwie można wyróżnić dwa słońca. Po pierwsze słońce majowe, jeden z narodowych symboli Argentyny i Urugwaju, stanowiący zasadniczą cechę narodowych flag obydwu państw. Majowe słońce nawiązuje do wizerunku inkaskiego bóstwa solarnego Inti. Flaga Argentyny przedstawia owe słońce jako ludzką twarz z 16 prostymi oraz 16 wygiętymi, płonącymi promieniami. Flaga Urugwaju różni się tym, że słonecznych promieni jest po 8 z każdego rodzaju. Nazwa Majowe Słońce nawiązuje do trwającej tydzień rewolucji majowej. Wydarzenia pomiędzy 18 a 25 maja 1810 roku doprowadziły do zyskania niepodległości przez kraje wchodzące w skład hiszpańskiego wicekrólestwa La Platy. Drugie to słońce z Werginy, określenie nadane symbolowi przedstawiającemu stylizowaną wieloramienną gwiazdę słońca o 16 promieniach. Symbol oparty jest o zbliżone wizerunki gwiazdy słońca spotykane w wielu miejscach. Terytorium Grecji, w tym także na Wyspach Greckich, niektóre z nich wcześniejsze o wieki lub tysiąclecie. Od chwili odkrycia słońca z Werginy podniesiono go do rangi symbolu politycznego po obu stronach granicy grecko-macedońskiej, co stało się powodem kontrowersji między Grekami a słowiańskojęzycznymi Macedończykami. Strony uważają bowiem słońce z Werginy za swój symbol narodowy, aczkolwiek jego oficjalny symbol państwowy, zastrzeżony w Światowej Organizacji Wolności Intelektualnej, wykorzystywany winien być jedynie przez Grecję. Sierpi Młot, symbol komunistyczny spopularyzowany po rewolucji październikowej. Przyjmowały go do swoich emblematów partie komunistyczne na całym świecie. Pojawiał się też on w różnych postaciach na flagach różnych państw. Spotkać można go było na przykład w fladze Związku Radzieckiego, w godle NRD czy w fladze Republiki Naddniestrzańskiej. Co ciekawe, Sierpi Młot występuje również we współczesnym godle Austrii. Krzyż kawalerski, herlatyczna forma czteroramiennego krzyża o rozszerzających się ramionach oraz płaskich lub wklęsłych bokach ramion. Krzyż kawalerski jest często spotykaną formą insygniów odznaczenia, także centralnym elementem sztandarów licznych armii świata, w tym również większości sztandarów wojska polskiego. Można było go spotkać m.in. w armii niemieckiej, no i oczywiście polskiej. Krzyż nordycki, krzyż, którego ramiona pionowe oraz lewe są równe, a prawe jest dwa razy dłuższe od pozostałych. Symbol używany w eksylologii, reprezentujący chrześcijaństwo. Bardzo częsty motyw flag państw skandynawskich oraz zależnych od nich terytoriów. Po raz pierwszy użyty w fladze Danii. W ponad 45 flagach występuje zarówno państwowych, jak i administracyjnych, no i wojennych oczywiście. Lilia, dokładniej Fleur de Lis, figura herlatyczna w kształcie stylizowanego kwiatu lili, najprawdopodobniej kośćca żółtego. Znajomy symbol, prawda? Fleur de Lis w herlatyce łączony jest często z monarchią francuską. Został przyjęty w XI wieku przez króla Filipa I, którego wnuk Ludwik. Siódmy po raz pierwszy użył go jako swojego herbu. Znak ten wtedy zaczęto kojarzyć z Francją. Symbol w postaci trzech złotych lili na błękitnym tle został po raz pierwszy użyty przez Karola V w 1376 roku. Symbol był masowo usuwany z herbów i symboli podczas rewolucji francuskiej. Fred występuje obecnie w wielu herbach departamentów oraz innych jednostek administracyjnych współczesnej Francji, na przykład w herbie Paryża. Cztery białe symbole Frédélie znajdują się do dzisiaj na fladze kanadyjskiej prowincji Quebec, dawniej stanowiącej część francuskiej kolonii Nowa Francja i w większości zamieszkanej przez potomków francuskich osadników. W herlatyce średniowiecznej Lilia oznaczała niepokalane rycerstwo. W kościele katolickim jest symbolem maryjnym. W nawiązaniu do kultu maryjnego Lilia została umieszczona w herbie Lecha Wałęsy jako kawalera orderu Serafinów. Czerwona lilia w srebrnym polu jest herbem Florencji, trzy białe flerdeli widnieją na herbie bielska białej, sześć białych lilii na czerwonym tle stanowi herb Nysy. Lew w herlatyce jest częstym symbolem, oznacza zazwyczaj odwagę, waleczność, władzę królewską i siłę. Lwy pojawiły się na herbach i godłach już w starożytności. Przykładem może być tu lew Judy używany przez Izraelitów. Przedstawienie lwów bliskie herlatycznemu znane jest z płaskorzeźby nad lwią bramą w Mykenach. Obecnie lew jest symbolem Brytyjczyków i ludu Sri Lanki. w Wietliopi zwierzę to do dziś uosabia rodzinę królewską. Lew herlatyczny prawie zawsze przedstawia samiceł z wyraźnie widocznymi cechami płci, także genitaliami. Niektórzy herlatycy uważają, że właściwym przedstawieniem lwa jest tylko pozycja ataku i dla podkreślenia różnicy te lwy atakujące to są właśnie lwy, al wykroczące to są po prostu lampardy. Orzeł, popularny nie tylko w Europie symbol państwowy, wykorzystywany także w relatyce w takich kompozycjach jak godło, trzymacze lub herb. Gneza orła jako symbolu sięga czasu wspólnoty praindoeuropejskiej, kiedy to orzeł jako symbol siły stał się atrybutem pierwszego z bogów praindoeuropejskiego panteonu Diausa, znanego później w Grecji jako Zeusa. W cesarstwie rzymskim orzeł stał się symbolem cesarza jako zwierzchnika armii, a następnie uniwersalnym symbolem państwa rzymskiego. Orzeł Dwugłowy był znany już w głębokiej starożytności. Do relatyki ruskiej trafił prawdopodobnie poprzez pierwszych wereskich władców Rusi, którzy prowadzili ożywioną działalność handlową i religijną z Bizancjum. W ponad 30 elementach państwowych można znaleźć współcześnie orła. Gryf. Gryf często występuje w herlatyce, jak twierdzi część autorów, pod tym względem ustępuje tylko lwom. Często wybierany jako herb ze względu na łączenie najlepszych cech dwóch innych stworzeń pojawiających się w herbach lwa i orła. Gryfy herlatyczne najczęściej wyobrażane są z otwartym dziobem, zwrócone w prawo, stojące na obu nogach. Symbol ten pojawia się w ponad 100 herbach, przynajmniej współcześnie.